Święta wielkanocne poprzedza Wielki Tydzień. Wielkie czwartki w domach były robione wypieki. Wypiekane były baranki, chleb, a na końcu pyszne smakołyki. Wypiekane były babeczki wielkanocne i kruche mazurki. Wielki Piątek obowiązuje ścisły pot. W tym dniu z kolei pachnią chlebem i śledziami, szorowane wyginowe kosze i małe na święconkę. A schodził się zapach krego psanu, zadowolony handliny i mięsa. Natomiast Wielką Sobotę główną lorę odgrywała święconka. Tego dnia przygotowano także pisanki. Niedziela Wielkanocna jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna poranna msza święta, zwana rezurekcją. Po mszy spożywa się świątecznie śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzielą się święconym jajkiem. Dziękuję.